Od wczoraj przyglądam się willi szefów i czekam, aż w końcu pojawi się tata hejtera, żeby zobaczyć, czy on tam w ogóle pójdzie i będzie przeglądał jakieś kamery, ale totalnie go nie widzę. Nie wiem, co jest z tymi kamerami, nie wiem, gdzie one są, nie wiem, co ja mam robić i na co ja mam czekać. Więc po prostu tutaj siedzę za tym i czekam, aż go po prostu gdzieś zobaczę, ale nigdzie go nie ma. I tak myślę nad tym, czy nie zrobić drugiego podejścia, czy nie pójść, nie wejść, nie zobaczyć, czy może akurat zobaczę teraz te kamery. Jest w końcu dzień, więc jest jakaś szansa na to, no ale szczerze mówiąc, boję się, że on się to może chwila moment pojawić i wtedy będziemy mieli niezły przypał. Wiecie co, zmienię swoją pozycję i pójdę tam. Myślę, że stamtąd, z tamtej szyby mogę lepiej widzieć całe to miejsce. To może być bardzo dobry pomysł, więc czekajcie, ja teraz szybko sobie machnę elytron. W ten sposób tam będę najszybciej. Wejdziemy sobie na górę i zobaczymy, czy stamtąd nie będzie przypadkiem lepszego wglądu w to wszystko. O, dobra, prawie zginąłem, ale jesteśmy tu bardzo szybko, dobra, elegancko. Jesteśmy na tym naszym piętrze i teraz patrzcie, tu, no tu jest idealnie. Tu bym widział, o, jest też wgląd na wejście, mógłbym wejść wtedy tutaj. Czekajcie, najlepiej to by było sobie tu coś dać pod nogi, ale ja nic nie mam tu, żeby dać sobie pod nogi. Dajcie mi jakąś, dobra, dajcie to. Raz, dwa, dobra, super, pyk, pyk. I teraz tu mam wgląd, widzę tam wszystko. Jest git, muszę sobie zjeść ziemniaka. Jest git, stąd mam bardzo dobry wgląd na całą willę i widzę wszystko, ale niestety nie widzę, żeby tu ktokolwiek się kręci, więc mamy niezły przypał. No a ja po prostu czekam, aż się ktoś pojawi, no ale myślę, z drugiej strony myślę, że jeżeli oni się dowiedzą o tym, że to ja ukradłem te bronie, no to nie wiem, no to będzie i tak lipa, więc nie wiem, dobra, widzę, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. I po prostu ja czekam, aż się tutaj ktoś pojawi i mam, tam jest w ogóle zamurowane to tym bedrockiem. Oni to tak teraz murują? Naprawdę? Ale bez sensu, ja nie wytrzymam. Halo, no, Toast, jesteś halo? Tam? Nie mam dobrych wiadomości, nie mogę za bardzo teraz gadać, więc po prostu powiem, że tata hejtera już wie, że to ty ukradłeś bronię. Musisz uciekać, nie zaraz, tylko teraz, bez odbioru. Halo, Dave? Halo? Halo? Kurczę, dobra, nie ma go. Nie, to już wie o wszystkim, co tu się dzieje. Dobra, czyli muszę uciekać, powiedział mi, że muszę uciekać. Dobra, tu uciekamy, uciekamy. Powiedział mi, że już wie. Dobra, więc ja nie ma czasu, nie ma w ogóle na co czekać. Ja po prostu wracam do domu, pakuję się i wybywam stąd. Z tym, że jeżeli on wie, że ja ukradłem te bronie, no to w sumie te bronie mu się nie przydadzą, a mi się mogą przydać. Chociaż nie wiem, czy brać je ze sobą, czy je zostawić tutaj. Totalnie nie mam pojęcia, nie wiem. Wiecie co, zrobię inaczej może, zróbmy coś takiego, że ja wejdę tutaj i odłożę tą moją broń, którą ja mam. Bo ona jest taka, że ona mi nie za bardzo się może przydać tam w podróży. A za to przyda mi się może bardziej to. Bo to jest jednak troszkę większa broń, więc to potrzebuje do amunicji, tej amunicji, dobra, więc bierzemy to. Tą amunicję na fulla i bierzemy tą broń, dobra. Więc to musimy to zabrać, dobra, zwiewamy stąd, uciekamy z Palionowa. Bo ja nie wiem, co ja mam zrobić, musimy się spakować całkowicie. Ja nie wiem, że ja będę musiał tyle rzeczy ze sobą zabrać, że to jest głowa mała. Dobra, to zostawiamy, bierzemy tylko i wyłącznie tą dużą broń. Bo ona jakkolwiek będzie mi w stanie pomóc z walką z kimkolwiek, więc bierzemy tylko i wyłącznie tą broń. Tamte wszystkie zostawiamy, bo no nie ma sensu na razie ich brać, a wiecie, a może też... On tutaj ich nie znajdzie, to jest niemożliwe, żeby tutaj znaleźć te bronie, wiecie o co chodzi. Więc ja wezmę tą broń, bo ta broń największe ma szansę na to, żeby jakkolwiek walczyć. Będę mógł wtedy tak, ja wiem, ja powinienem mieć celownik do tego. Tylko jak ja mogę do tego zrobić celownik? Ja nie wiem, ja bym musiał znaleźć celownik do tego. Ale czekajcie. Bo czy ja dobrze myślę, że ja jestem w stanie ściągnąć celownik z tamtej broni? Ej, czekaj, bo jeżeli ja mogę ściągnąć celownik z tamtej broni, to bym mógł sobie ściągnąć i dać na tą broń, więc czekajcie. To jest... O, dobra, jest. Możemy to ściągnąć, dobra, elegancko. Rozmontowujemy ten pistolet w takim razie, zostawiamy pistolet. Są dwa pistolety w ogóle. Dobra, rozmontowujemy to i teraz to. I teraz montujemy celownik. Pyk, celownik i możemy tu miksę też zamontować. Okej, mamy teraz taką snajperę, że to jest dobry, dobra, to jest mega dobre. Bierzemy w takim razie snajperę, ona nam najbardziej będzie przydatna tutaj w tym wszystkim. I będzie na pewno najlepsza, bo teraz mamy też celownik. Dobra, to jest mega dobre. Dobra, jesteśmy pod tym względem przygotowani. Teraz tak, co by mi się przydało? O, ja mam shulker boxa. Dobra, ładujemy w shulker boxa, co mi się może przydać na wybycie stąd. Z tym, że ja, nie wiem, ja mam uciekać. Ale co, mam uciekać z Palionowa? No chyba tak. Dobra, więc przygotujmy się do tego, żeby całkowicie stąd wybyć. Tylko teraz, co mi się może przydać? Przyda mi się na pewno łóżko. Weźmy sobie jedno łóżko tak, żeby mieć coś ze sobą. Tu zrobimy tak, żarcie to jest coś, co musi być na pewno. Więc musimy tyle żarcia sobie zabrać, jak mi się wydaje. Tyle? No dobra, może dajmy tyle. Tyle żarcia nam wystarczy chyba. Bierzemy złote jabłka.
To jest coś, co na pewno muszę mieć. To muszę mieć. Night Vision mi się raczej nie przyda. Totemy dwa mi się mogą przydać. Zielone. Czy mi się zielone przyda? No wezmę zielone. Lepiej mieć niż nie mieć, nie? Więc bierzemy to. Wydaje mi się, że emeraldy mogą mi się przydać do jakichś trade'ów. Jakbym miał gdzieś z wieśniakami coś trade'ować. O, dobra, tu mamy masę ziemniaków, więc zarobiście. Nie mam żadnej poty na niewidzialność, niestety. Ale już nie mam czasu teraz, żeby to robić, niestety, więc ja już olewam to poty na niewidzialność. Zobaczmy sobie, tutaj coś mamy ważnego. Tutaj nic nie ma, tu nic nie ma. Tu są książki, dobra, to też nic, tu też nic. To mi się nie przyda, dobra, wiadro mi się na pewno przyda wody, więc musimy zabrać wiadro wody. Dobra, bierzemy jednak tyle, skoro tyle mi się zabrało. Wiadro wody jedno, wiadro wody drugie, musimy mieć jedno zastępcze. Jedno w wifi punku. Chowamy tutaj jabłka, chowamy tutaj to, chowamy to, jedno zostawię sobie. Karta na razie mi się nie przyda, ale wezmę ją ze sobą, bo nigdy nie wiadomo, kiedy w końcu mi się może przydać. I lepiej ją mieć ze sobą, niż jej nie mieć. Dobra, fajerwerki. Co my tu mamy? Dobra, to... chyba... Nie wiem, czy ja coś jeszcze więcej potrzebuję, szczerze. Nie, mi się wydaje, że ja już mam całkiem sporo tych wszystkich rzeczy, więc wydaje mi się, że... Ja też jakieś drewno. Drewno mogę zdobyć w każdej chwili w sumie, nie? Więc chyba... Wiem. Tu była łódka. Tu widziałem gdzieś łódkę. Jest łódka. Dobra, tu łódka. Bierzemy łódeczkę. Łódka nam się może przydać. To nawet nie do shulkerboxa nie chowam. Jejku, ja myślę, bo na pewno jest coś, co ja powinienem zabrać, o czym teraz nie myślę, a co by mi się mega przydało, nie? Możemy zabrać tak, że tak zszyte, żeby mieć z czego budować ewentualnie, jakby trzeba było coś zbudować, taką jakąś posesję chwilową, czy coś takiego. Możemy zabrać siodło, jakbyśmy mieli jakiegoś konia, żeby ewentualnie na nim pojechać. Może zabierzmy w takim razie też linę, żeby mieć. Co by mi się jeszcze mogło przydać? Ja nie wiem, to jest jakaś tragedia. Coś na pewno mi się przyda jeszcze z tych wszystkich rzeczy, tylko ja nawet nie wiem, co by mi się mogło przydać. Żarcie mam, budulec mam. Nie, no, wydaje mi się, że to jest wszystko. Wydaje mi się, że to jest wszystko, że nic więcej już mi się nie przyda, tak mi się wydaje. Dobra, to jest... Ja jeszcze muszę... O, wiem, co jeszcze muszę zrobić. Dobra, musimy znaleźć książkę jakąś pustą. Dobra, tu są jakieś puste książki. To są jakieś instrukcje. Tu. Pusta książka, pusta. Dobra, musimy napisać do Emilii. Siema. Jednak nie możemy się spotkać. Musisz się ukrywać. Ja mam duże problemy, więc muszę... na jakiś czas zniknąć. Lepiej jak zrobisz to samo. Wyruszam na... w którą stronę mam wyruszać? Teraz czekajcie, musimy zobaczyć, jak są kierunki świata na Palionowie. Dobra, teraz tak, tam jest północ, tam jest wschód. Dobra, czyli musimy... Nie wiem gdzie, może na północ? Nie, może... Dobra, pójdźmy na zachód, lecimy na zachód. Lecimy, wyruszam na zachód. Zachód od Palionowa. Dobra, taki ten podpis. Tost. Dobra, takie coś musimy jej zostawić. Więc lecimy szybko. Gdzie mam to? Dobra, czekajcie, bo jest nie zabrałem tego shulkerboxa. Bierzemy shulkerboxa, pyk. Jeszcze muszę zabrać sobie tutaj, wiem, że miałem ziemniaki, więc bierzemy jakiś jeden stack, żeby mieć ze sobą. W ekwipunku. Dobra, jest noc, czyli najlepszy moment na to, żeby uciekać stąd. Najlepszy moment, żeby zabrać się i po prostu zniknąć. Z tym, że... Kurczę, ja bym... No dobra, nie, wiecie co, ja mam pomysł. Ja jeszcze nie do końca zniknę, ja tak nie mogę zniknąć. To tak być nie może. No, wchodzimy tu, schodzimy na dół i zostawiamy tam wiadomość tutaj, gdzie on... Czy Emilia to zabrała. Jest tu dalej ta książka. Dobra, daję... Nie to. Tą książkę tutaj daję. Napiszmy... Czekajcie, muszę to przerobić. Siema, Milki, musimy się spotkać, żeby grozić ci... Dobra, to już jest nieaktualne. Dobra, bierzemy tak, tą książkę zabieram, bo może to się kiedyś mi przydać. Tam to już jest nieaktualne. Jeżeli ona tego nie przeczytała, to już nie ma znaczenia. Zostawiam jej tamtą wiadomość. Już ona nie będzie znała kontekstu, nieważne. Dobra, wyruszamy na zachód, czyli w tamtą stronę. No i teraz pytanie, w jaki sposób ja to mam robić? Ja się muszę ukrywać, bo on w każdej chwili może wyjść. Więc ja muszę być tak naprawdę przyczajony jak tygrys, żeby przypadkiem go gdzieś nie spotkać, więc musimy szybko iść tędy. Ja w ogóle już najlepiej jakby z bronią wszedł. Tu już trzeba iść z bronią, tu już trzeba po prostu być pod kontrolą, bo w każdej chwili może mi się pojawić i wtedy będzie przypał. Musimy wyruszyć na zachód. Wiecie co, ja mam pomysł jeszcze taki, żeby nie do końca wyruszać całkowicie. Ja chcę jednak zobaczyć, co się wydarzy, jak ja... Co tu się będzie działo, wiecie, bo jeżeli coś tu by się miało dziać niedobrego, to jednak wolałbym móc coś zmienić, jeżeli to będzie z mojej winy. Wiecie, nie chciałbym, żeby ktokolwiek ucierpiał z tego powodu, że ja ukradłem te bronie, a teraz zaraz ktoś będzie miał z tego powodu problemy, wiecie o co chodzi. Więc ja wolę mieć tak, że zobaczę, czy wszystko jest w porządku. Jeżeli zobaczę, że ta hejtera po prostu szuka mnie i nie może mnie znaleźć, to
I nikomu nie robi źle z tego powodu, no to, to wtedy będę mógł faktycznie uciec i będzie git. Dobra, no nie, no ja nie wyjdę stąd nigdy. Tu, przeskocz, dobra, jest, do góry, dobra, lecimy tu, dobra, szybki hop, do góry, dobra. Myślę, że moglibyśmy się chwilowo zatrzymać w tej jaskini. Stąd mamy dobry wgląd tam do mnie na chatę. Jeżeli przyjdzie tam tata hejtera, będę go widział. Stąd mamy dobry wgląd na ratusz, tam gdzieś jest, tam jest ta ścieżka czarna. Stąd mamy dobry widok też do Dave'a. To nawet jest najlepszy widok i możemy w ogóle tak patrzeć, no właśnie. Więc mamy super elegancki wgląd na wszystko tak naprawdę z tego punktu. Więc to jest dobre miejsce na to, żeby tutaj chwilowo się zapuścić, że tak ujmę. Tylko zminimalizował mi się Minecraft. Tata hejtera przejmuje kontrolę nad moim komputerem, co tu się dzieje? Dobra, czekajcie, tu... Gin, nie będę w ciebie strzelał, szkoda mi amunicji na takich ziomeczków jak ty. Dobra, musimy tak, co to jest za... Nie wiem, co to jest. Ale tu są jakieś dziwne rzeczy. Dobra, gin, dobra, tu. Co to jest za różowe pomieszczenie? Nie mam żadnych pochodni. Zepsułem to pod tym względem, nie mam po... nie będziesz tutaj wybuchał. Dobra, jednak będziesz. Ale dobra, nie zrobiłeś wielkich szkód, masz szczęście. Bo jakby tutaj była taka dziura wielka, to by było źle. Dobra, potrzebuję zdobyć pochodnie, muszę zdobyć pochodnie. Gdzie tu jest pochodnia jakaś? Dajcie mi pochodnie. Halo, tu na pewno... Dobra, są tu pochodnie przy tym zamku, bieremy to, ja potrzebuję pochodnie. Muszę tam coś sobie oświetlić, żeby mieć tam jakkolwiek trochę światła. Ale też nie mogę mieć za dużo, żeby nie świeciło się stamtąd za bardzo. Zabierzmy stąd pochodnie, tu, pyk. Bierz to. Gdzie jest ta pochodnia? Nie, spaliła mi się, słyszałem jak się pali. Dobra, bierzemy to, dobra, bierzemy te dwie. Dobra, o nie, musimy przejść tędy, dobra, tu. Robię taki lot, dobra, szybko tu, wlatujemy z powrotem, pyk, jesteśmy w środku. Dobra, ja myślę, że ja wykorzystam to miejsce tutaj, chociaż nie, różowe mnie odstrasza. Tu, wykorzystamy to miejsce i tutaj się osiedlimy. Stąd nie będzie widać za bardzo też tego światła, mi się wydaje. No, w ogóle nie będzie go widać, więc git, możemy tutaj przebywać. I teraz tak, rozłóżmy tutaj swój obóz, bierzemy to, bierzemy łóżko, rozkładamy. Ja wiem, czego ja nie zabrałem. Nie zabrałem w ogóle drewna, przez co ja w ogóle nie mam craftingów ani innych takich rzeczy. To był błąd, więc to będę musiał zdobyć, ale nie, to już na pewno nie dzisiaj, nie? Bo ja już jestem... Ja nie chcę stąd wychodzić póki co. Może tu było drewno? Nie było tu drewna żadnego. Dobra, a gdzie tu jest... Gdzie jest najbliższe drewno? Tu nie ma w ogóle drzew, co? A jest tu jakieś drzewo. Dobra, bierzemy je. Bierzemy je, póki jest jeszcze szansa na zabranie drewna i na zrobienie tam wszystkiego. To zróbmy sobie, przygotujmy całą tą naszą kampę, tak żeby tam... Dobra, nie ma więcej. Potrzebujemy sadzonki jednej. Dobra, mamy sadzonkę, dobra, świetnie. Więc zróbmy tak, że zasadzimy to drzewo gdzieś tutaj blisko. Tak, żebym w razie czego mógł podejść i sobie go szybko ściąć, dobra. Schodzimy na dół, okej, elegancko. I teraz tak, robimy sobie szybko, co potrzebujemy. To nam robi za skrzynkę, więc skrzynki nie potrzebujemy. Potrzebujemy crafting w razie czego. No więc dajemy sobie crafting tu. Nawet crafting zróbmy może, zabierzmy go i dajmy sobie go tutaj. I zróbmy może na szybko jeszcze, w razie jakby trzeba było coś przepalić, to zróbmy sobie piec. Tak, żeby wszystko mieć pod ręką, że już wszystko jest git, dajemy sobie piec. No i mamy przygotowany, jesteśmy przygotowani na pewno, to jest tyle. Ja tutaj kładę się spać i zostaję w tym miejscu, bo nie ma sensu w ogóle stąd wychodzić. Ja, nie wiem co, ja po prostu czekam i zobaczę, co się będzie działo. Jeżeli będą problemy z tego powodu, że ukradłem te broni i tata hejtera będzie mnie szukał i inni będą z tego powodu cierpieć, odchodzę z Palionowa i odejdę jak najdalej.